Czyje są dzisiaj urodziny? Ekscelencje, czcigodni księża biskupi, drodzy kapłani, niemniej drogie siostry zakonne, umiłowani bracia i siostry, czyje to są urodziny? Dziś urodziła się genialna dziewczynka, kobieta, pani z Nazaretu. Genialna na wiele sposobów. Jak to jest, że pochodzi z takiej wioski, o której nie ma mowy w ogóle, nawet w Starym Testamencie, ani razu. A dzisiaj jest najbardziej znaną kobietą świata. Jak to jest, że ta dziewczynka, która ma 12, może 13, 14 lat, potrafi powiedzieć Bogu tak, niech się stanie Twoja wola. Chociaż konsekwencje tego będą po ludzku bardzo dramatyczne i bardzo ciężkie. Jak to jest, że narodziła się kobieta, która ucieka do Egiptu, która rodzi swoje dziecko, ale i to przecież w warunkach niepałacowych. Jakby chciała nam powiedzieć, że największe skarby wcale nie potrzebują drogich mieszkań. Ta kobieta, która szuka swojego syna, kiedy się zgubi w świątyni. Ta kobieta, matka, żona, która będzie chciała się z nim spotkać, kiedy zacznie nauczać i pojawiają się dziwne głosy na jego temat. Ta, która genialnie uczy nas krzyża, bo chociaż ma miecz przebity, jej serce przebija, to ona trwa pod krzyżem. Stabat Mater Dolorosa. Przeżywa śmierć swojego męża, przeżywa śmierć swojego syna, a jednak nie traci wiary, staje się matką Kościoła, trwa z uczniami pierwszymi. Maryja uczy na wiele sposobów ten pierwszy Kościół. Jak tak się czyta Ewangelię, jak człowiek patrzy na Maryję, to powiemy tak, czyje to są urodziny? To są urodziny absolutnie najbardziej genialnej kobiety biblijnej. Czyje to są urodziny? To są urodziny najsłynniejszej kobiety Kościoła i świata. Popatrzmy na historię Kościoła. Trzeci wiek, powstaje modlitwa pod Twoją obronę, którą odmawiamy przez stulecia, przez tysiąclecia aż do dzisiaj. Sobór Efeski, 431 rok. Ojcowie Soboru publicznie ogłoszą, że można, trzeba, należeć, powinno się nazywać Maryję Theotokos. To jest Boga Rodzicą. Parę lat temu jestem na Górze Kuszenia w Izraelu. Chcę, nie do końca rozumiem, kto jest na ikonostasie. Pytam się mnicha prawosławnego, to tu wiem, że jest Jan Chrzciciel, tu wiem, że jest Jezus, tu wiem, że tu jest Mary, powiedziałem, a tu jest, kto jest obok? A on krzyknął na mnie, jak tylko mu głośno powiedział, no Mary, no Mary, Theotokos. Nie Maria, nie Maria, Theotokos. Boga Rodzicielka. Tak jakby chciał powiedzieć człowieku, człowieku. To jest naprawdę Boga Rodzicielka. I przecież ten dogmat nie będzie ostatni. Będzie potem jeszcze dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. Dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Kościół w tym oficjalnym nauczaniu mówi o Maryi, mówi często o Maryi. I to już od pierwszych wieków. To jest niesamowite, że jak patrzymy wyznania wiary, czy to po grecku, czy to po syryjsku, czy po ajrycku, czy po prostu po łacinie, czy gdziekolwiek są te wyznania wiary, to drugiego, trzeciego wieku wszędzie pojawia się zdanie: narodził się z Maryi Dziewicy. Narodził się z Maryi Dziewicy. Jedyna kobieta, która przecież występuje w kredo. A objawienia? W drugim tysiącleciu Maria zaczyna być obecna w Kościele również przez objawienia. Guadalupe, Fatima, Lourdes, La Salette. Ile można by tego jeszcze wymieniać? Na całym świecie znana jak żadna inna kobieta. Może też objawienia mniej znane czy mniej spektakularne. Ale ze wszystkich świętych Maria najczęściej się objawia. Tak jakby niebo chciało nam powiedzieć, nasz najcenniejszy skarb, nasza Matka zawsze jest gotowa dla Was, zawsze chce być z Wami. Czyje są dzisiaj urodziny? Dzisiaj są urodziny Matki naszej Ojczyzny. Bo nie da się pomyśleć Polski bez Matki Bożej. Gdyby tak zaprosić na odpust wszystkich, którzy w jakimś sensie byli związani w narodzie z maryjnością, pewnie pierwsza przyszłaby Matka Boża Churkowa od krakowskich dominikanów z pierwszej połowy XIII wieku. Potem Matka Boża Piekarska z drugiej połowy tego samego wieku. Potem Matka Boska Jasnogórska z 1382. Przyszłoby rycerstwo polskie z 15 lipca 1410 roku z bitwy pod Grunwaldem, mówiąc, to myśmy śpiewali, myśmy naprawdę śpiewali, Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, zyści nam, spuści nam, Kyrie eleison. Stanęłaby przecież, tak jak stoi do dzisiaj z nami, w
XV wieku bydgoska Matka Boża Pięknej Miłości. Potem król Jan Kazimierz, ten od 1 kwietnia 1656 roku, powiedziałby, to wtedy we lwowskiej katedrze, w czasie szwedzkiego potopu, widząc Jasnej Góry obronę, wołałem: Wielka Boga, Człowieka, Matko, Dziewico, Najświętsza, Ciebie dziś za patronkę moją i za królową państw moich obieram. Dziś stanąłby między nami Stefan Czarnicki, zapytał: A czy wy wiecie, że przed każdą bitwą odmawiałem Zdrowaś Maryjo? Stanęłaby pierwsza konstytucja i powiedziała: 3 maja 1791 roku wreszcie udało się wprowadzić w życie śluby Jana Kazimierza i z tej to okazji biskupi wyprosili u papieża w 1920 roku święto Królowej Polski na 3 maja. Dziś setek polskich miast zadałoby pytanie: a czy wy wiecie, że mieszczanie zdobili swoje kamienice wizerunkami Maryi? Zobaczcie kamienicę Węcla na krakowskim rynku. Zobaczcie na szczycie kamienicy Starego Miasta w Warszawie figurkę Maryi. Przypomnijcie sobie napis z bramy krakowskiej polskiego Lwowa: pod jej opieką bezpieczny. A czy nie ma, czy nie brakuje i nie ma wiele obrazów, figur, posągów, statuń Matki Bożej u nas, w naszym bydgoskim mieście? Stanęłoby tutaj ponad 3500 kościołów i kaplic polskich zbudowanych pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i powiedziałoby: Maryja była i jest dla nas naszą patronką. Nie byłoby naszej tożsamości bez Maryi z Nazaretu. Święty Jacek pewno by rzekł: nie pamiętacie, jak wynosząc z Kijowa Najświętszy Sakrament przed Tatarami usłyszałem głos z figurki: Jacku, zabierasz syna, a zostawiasz matkę. Nie mogłem jej zostawić. Nawet Piłsudski by powiedział, choć nie katolik: a czy wy wiecie, że nad swoim łóżkiem miałem wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej i do mej trumny włożono jej sygnet? Czy wiecie, że gdy szedłem w 19 roku na odciecz Wilna, powiedziałem: idziemy na odciecz Matki Bożej Ostrobramskiej, to nie fraszki, na intencję naszego powodzenia postanowiłem nie palić 3 dni? Stanąłby również rycerz niepokalany Maksymilian Maria Kolbe, kardynał Chlont z zawołaniem: zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. Kardynał Wyszyński z odnowieniem ślubów jasnogórskich, z tym swoim zaufaniem do matki, Jan Paweł II z wezwaniem: totus tuus, cały twój. Nie ma wątpliwości, że nie ma historii Polski i nie ma historii Bydgoszczy bez matki, bez historii pięknej Pani, bez historii Matki Bożego Syna. Czyje to są urodziny? To są urodziny mistrzyni modlitwy. Ta kobieta, o której mowa w Biblii, że rozważała słowa Boże, że zastanawiałoby się, co miałoby to znaczyć, że pytała anioła, co mogą znaczyć te słowa. Ta kobieta, jak mało inna, uczy w Kościele rozważania słowa Bożego przez różaniec. Przez różaniec, chyba najbardziej znaną modlitwę maryjną. Święty Stanisław Kostka, umierając, prosił, by przy śmierci dano mu w ręce różaniec, bo to najmilsza pamiątka od niebieskiej matki. Święta Teresa Zawila, jako 7-letnia dziewczynka z bratem, wyszukiwała w ogrodzie miejsca, gdzie mogłaby odmawiać różaniec. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort nosił przy sobie duży różaniec i wołał: błagam was usilnie przez miłość, którą ku wam w Jezusie i Maryi noszę, odmawiajcie codziennie różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedyście mi uwierzyli. Cesarz Napoleon, zamykając w więzieniu papieża Piusa VII, myśli, że sprawi mu wielki kłopot, pocieszali go przyjaciele, a papież mówi: ja wcale nie cierpię, mam bowiem pocieszyciela, który do mnie przychodzi. Kto to jest? Pytają go, a on pokazuje swój różaniec. To jest mój pocieszyciel, to jest mój przyjaciel. Król Zygmunt Stary, Zygmunt II August, Zygmunt III Waza, Władysław IV z małżonką Cecylią, Jan III Sobieski, Michał Korybut-Wiśniowiecki, wszyscy oni są ludźmi, którzy odmawiają różaniec. A miliony prostych ludzi, członków Żywego Różańca, wielu stuleci polskich miast i wiosek, zelatorki żyjące i zmarłe, odkrywca Aleksander Wolta, komponujący Józef Hajn, za różaniec zmęczony w Oświęcimiu ksiądz Józef Kowalski. Nie da się wypowiedzieć tych łask, które przez różaniec Maryja wyprasza ludzkości. Nie macie takich wspomnień też z dzieciństwa? Moja babcia była zelatorką, miała taki dyplom z lat 30. od jezuitów z Krakowa za to, że organizowała różaniec dla grupy różańcowej. Babcia zmarła. Potem różaniec przejęła mama. Do dziś odmawia 4 części różańca dziennie, bo mówi: no przecież mam 4 dzieci, to każdemu się 1 cząstka należy. Różaniec. Maria jest genialna w swojej historii Kościoła. I nie da się pomyśleć o Kościele, nie da się pomyśleć o modlitwie bez tej,
której są dzisiaj urodziny. Czyje to są urodziny? Dziś urodziła się treść muzyki, poezji, sztuki. Dzisiaj w czasie tego odpustu staje przed nami muzyka polska i pyta, czy słyszałeś Magnifikat Mikołaja z Radomia? Czy podziwiałeś cztery litanie ostrobramskie Moniuszki? Czy zachwycałeś się Stabat Mater Szymanowskiego, a godzinki śpiewałeś? A niezliczone sekwencje hymny i pieśni, jak szczęśliwa Polska cała, z dawna Polski tyś, królową, gwiazdo śliczna, wspaniała, Maryjo, królowo Polski. Dziś nawet narodowi wieszcze, a może szczególnie oni znani nie tylko z lekturnych szkół, z lektur szkolnych, powiedzieliby parę pięknych słów. Dzisiaj na odpust przychodzi Adam Mickiewicz, mówiąc: Panno Święta, co jasnej bronisz Częstowy i w ostre świecisz bramie. Tak, ta sama Pani jest w obrazie Matki Bożej pięknej miłości. Dziś Słowacki woła: nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Dziś Krasiński mówi: Królowo Polski, Królowo Aniołów, Ty, coś na świecie przebolała, tyle gdy Syn Twój stąpił do ziemskich padołów, skróć umęczonej Polsce Twej mą chwilę. Dzisiaj Norwid wypowie: Maryjo, Pani Aniołów, u Ciebie o Twej koronę prosim zmartwychwstanie, a niech się wola Syna Twego stanie na naszej ziemi tak, jako jest w niebie. A Konopnicka, kobieta z tą swoją niesamowitą przenikliwością, wkłada w usta Maryi słowa poruszające ludzkie struny. Pisze tak: Nigdym ja Ciebie, ludu, nie rzuciła, nigdym Ci mego nie odjęła lica, jam po dawnemu moc Twoja i siła, Boga Rodzica. Słyszycie, jak te słowa mówi dzisiaj Matka Pięknej Miłości? Mówi w czasie swoich urodzin do każdego z nas: Nigdym ja Ciebie, ludu, nie rzuciła, nigdym Ci mego nie odjęła lica, jam po dawnemu moc Twoja i siła, Boga Rodzica. Czyje to są urodziny? O czym jeszcze powiedzieć? O 49 roku i krwawych łzach Maryi z Lublina, o Licheniu, Giedrzwałdzie, Kalwarii, Ludźmierzu, Jasnej Górze, setkach tysięcy maturzystów przez lata przyjeżdżających do Maryi, idących pieszych pielgrzymów, co więcej, nie tylko tych nad Wisłą, ale rozproszonych na całym świecie, kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, Kościoła Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu, amerykańskiej Częstochowy, polskiej stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie, spotkanie z Matką, czy obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Syjonie, a może Padwa, Loreto, Lourdes na Ceylonie czy Madagaskar. Tysiące pomników woła na całym świecie: Maryja jest dla nas ważna. Maryja była dla nas ważna. Dzisiaj są urodziny ważnej, pięknej, wspaniałej, genialnej kobiety. A czy ten tysiącletni naród polski nie może powiedzieć tak od serca: w naszych domach są obrazy Maryi, czy ich nie widzicie? Zachwycacie się tysiącami maryjnych kapliczek na roztajnych drogach. Komu one są poświęcone? Czy zapomnieliście wkładać do ręki zmarłego maryjny różaniec? Czy zerwaliście ze szyi wizerunek Maryi? Nie. Jesteśmy głęboko przekonani, że Maryja jest tak głęboko wpisana w tę ziemię nad Wisłą, jak Wisła jest w nią wpisana. W to miasto nad Brdą, jak Brda w to miasto jest wpisana. Czyje to są urodziny? Dwadzieścia lat temu spotkanie w Drohiczynie w czasie misji. Jedna z koleżanek gospodyni mówi o tym, że jak miała 25 lat, to chciała wyjść za mąż, ale za bardzo nie wiedziała za kogo. Miała dwóch chłopaków, jednego bardzo kochała, drugiego mniej. Mówię: na tą okazję pójdę na nogach do Częstochowy, bo męża to trzeba wymodlić. No i mówi: idę, nie narzekam, tutaj bąble, tutaj krwawi, idę, bo po prostu to jest bardzo ważna rzecz. I przed samą Jasnogórą w ostatnią noc przyśniła się jej Matka Boża i mówi do niej w czasie tego snu: Zosiu, nie gniewaj się, ale w tej sprawie to ja ci nie pomogę. Mówię: wstałam taka zdenerwowana, mówię: Matko Boska, żebyś mi się przyśniła pierwszej nocy, to bym przynajmniej do ciebie nie szła.
Mówię, przecież no to jest w ogóle dramat. Byłam taka zła, ale mówię, parę kilometrów zostało, to już dojdę. Przychodzę na Jasną Górę, przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, przed kaplicą, patrzę, a tu ktoś zrobił niespodziankę. Jej chłopak, takiego, którego mniej lubiła, ale który o nią się starał. I wtedy zrozumiała, że Matka Boża chciała jej powiedzieć: Zosiu, bierz co masz, tamtego ci nie załatwię, ale bierz co masz. Czasem jest tak, że wydaje się nam po ludzku, że Matka Boża nam nie odpowiada, że może nam nie pomaga, że ta, która są dzisiaj urodziny, wydaje się jakąś Panią, której się wiele modlimy, ale naprawdę zaufajmy Panu Bogu. Naprawdę zaufajmy Panu Bogu, tak jak On zaufał Maryi. Jeśli sam Bóg był w stanie zaufać Matce Maryi z Nazaretu, zaufajmy. Nie przestawajmy się modlić i zaufajmy jej, bo ona naprawdę wie, co dla nas jest dobre. Czyje to są więc urodziny? Czyje są dzisiaj urodziny Matki Pięknej Miłości? Wobec tego piękna wszystkie mistrz świata opuszczają głowę. Salony piękności zamykają podwoje. Krawcowe idą na bezrobocie. Bankrutują aukcje. Paparazzi chowają kamery. Rdzewieją aparaty. Artyści gubią pędzle. Wobec tego piękna Da Vinci z Michałem Aniołem zostają murarzami. Van Gogh z Raffaello idą do seminarium. Caravaggio bułki sprzedaje. Picasso zostaje dozorcą. Matejko kolejarzem. Homer zajmuje się dziećmi. Cyceron woli być gladiatorem. Szekspir pali swoje dzieła. Kochanowski ścina lipy w czarnoleskim lesie, a Sienkiewicz ucieka z wydawnictwa jak Piotr z Rzymu i nie słychać Quo Vadis. Wobec piękna Maryi, wobec piękna Matki Pięknej Miłości. Dziękujemy Ci, nasza Matko, nasza Pani, nasza Miłości. Dziękujemy Ci za to, że się urodziłaś i dziękujemy Ci za to, że żyjesz nie tylko na wieki wieków, ale również z nami. Amen.